Okej. Okay. Dzisiaj troszeczkę spotykamy się w innych klimatach, w klimatach tanecznych i bardzo się cieszę, że trzeba pojechać do Dąbrowy, bo liczę, że tam poradzę Waszą Afrykę. No nie? Prawda? I spotykam się z Dunią na temat troszeczkę innego zakresu. Będziemy rozmawiali na temat Angolii, może na początku, prawda? Powiedz mi w ogóle, jak się stało, że Ty się znalazłaś w Polsce i przede wszystkim jak to wyszło, że tak dobrze mówisz po polsku? Przyjechałam do Polski bardzo, bardzo dawno temu i to dlatego, że mój ojciec przyjechał tutaj, został nominowany na placówkę do Polski, placówkę dyplomatyczną i całą rodziną przyjechaliśmy, żeby to po prostu nie ja wybrałam. Naturalnie. Naturalnie, tak. Naturalnie. Przebywając z ludźmi, rozmawiając z ludźmi cały czas, to na pewno klucz, ale też dlatego, że codziennie w domu przez 6 miesięcy przebywaliśmy w styczniu na przykład i do września codziennie mieliśmy dwie czy trzy godziny prezentacji języka polskiego. Ale akurat załóżmy Angola. Z tego, co się orientuję, może się mylę, jak się mylę, to nie popraw, ale wydaje mi się, że jest to jedyne państwo afrykańskie, gdzie używany jest język portugalski. Nie, błąd. Mozambik jeszcze? Jest oczywiście Angola, Mozambik, Guinea-Bissau, jest wyspa Świętego... A tu masz tego, czy ja proszę? Zielonego Przylądka, Świętego Tomasza też, więc... Ale jak język urzędowy, portugalski jest tam? Tak. No to wiedzisz, człowiek się uczy. Człowiek się uczy każdego. To jest aż 5. Z językiem portugalskim, no. Ale, właśnie, ale w sumie na dobrą sprawę, właśnie kiedyś myślę, że na przykład tak miałem w ramach pływania się tam zjawić, myślę, że za jakiś czas też tam gdzieś wezmę. Powiedz mi, bo z tego co rozumiem, to dzieciństwo akurat spędziłaś w Angolii, tak? Tak. W sumie, dzieciństwo. Czy załóżmy, można powiedzieć, bo nie wiem, jak jest, ja mogę sobie porównywać, jak sytuacja wygląda w RPA, w Angolii, nie wiem, jak jest, ale czy u Was, załóżmy, w Angolii istnieje kwestia taka, że dana osoba, albo Ty, ma jakieś takie poczucie, że załóżmy, ja należę do danego plemienia, do danej kultury, czy po prostu bardziej jest to tak, że ja jestem Angolańczykiem, tak? Czy macie takie jakieś... Prywatne, nie? W sensie o tym chodzi. Tak. Mamy. To jest w sumie ciekawe pytanie, dlatego że jak się mówi ogólnie o Angolii, to wszyscy mają tak naprawdę na myśli samą Ruandę, samą stolicę, tak. Gdzie, w której wszystko się dzieje i szybciej się rozwija niż inne miasta. I tak naprawdę, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie. Jeśli mówię, że w Angolii jest niebezpiecznie, to głównie w Ruandzie. Natomiast. Ale to jest też coś takiego też, jeżeli
na przykład pojedziesz do Grecji i spojrzysz na dziewczyny z Grecji, Greczynki, to 90% z tych dziewczyn jest jak gruszki, prawda? Dlaczego? A jak wygląda randka w Grecji na przykład? Jeśli pojedziesz na plażę w Grecji, zobaczysz, jak wygląda randka. Przychodzi chłopak z dziewczyną na plażę, otwierają lodówkę i on ją karmi. Tak samo jak w Mauretanii na przykład jest... Najciekawszą rzeczą jest to, że w Mauretanii, przykładowo, jeśli chodzi o te zwyczaje przedszkolne, co wcześniej sobie rozmawialiśmy, to jest właśnie w dobrym tonie, żeby dziewczyna była bardziej kształtna, dlatego że wtedy zawsze buduje i wtedy matki, córki od najmłodszych lat napychają tam, żeby one dały. A powiedzmy, nie załóżmy, jeśli chodzi o zwyczaje, o kulturę, jeśli chodzi o zwyczaje, to czy przykładowo u Was, dajmy na to, są jakieś typowe zwyczaje, które są związane, załóżmy, z Twoim plemieniem, czy bardzo duży kontynent, więc tam kultur jest masa. Tak. Wiadomo, co ludzie mają na myśli, ale jednak nie wszyscy rzeczywiście wierzą w to, że to nie jest, że to będą nie kraje. Zgadza się. Że wygląda to kontynent, w którym są różne kraje, w tych różnych krajach, tak jak Polska, tak? To są to różne jakby regiony, regiony. I tak samo jak tutaj są, jest jakby Kaszubi. Dokładnie. Tak, bo jest dużo więcej, więc jest Kimbundu, jest Mbundu, jest Nandialeka, także jest tego dużo i kulturowo też się. Jasne, bo tutaj załóżmy, jeśli chodzi o te zwyczaje, to wcześniej rozmawialiśmy, mówiłaś o tym narodzeniu dziecka, przykładowo, nie? Tak, że babcia wie, że dziecku nie splunie, tak? Tak. Do ust, tak jak prosto w usta splunie, nie? Tak. No, także... Dumnie. Że jest przykładowo, no to są bardzo ciekawe. Jakiś jeden fragment jeszcze zrobimy na temat tych zwyczajów ślubnych. Natomiast cieszę się, że mogliśmy się spotkać, że mogliśmy się poznać. Cieszę się, że nie ma bariery językowej, nie? Natomiast... Ja też się cieszę. Wolą, bo się tam było, tak? Zawsze wiesz, jakieś jest niepewne, jakieś jest coś, nie? Są ludzie, którzy też czują się, nie wiem, czy rozczarowani tym, że z jednej strony, tak, z jednej strony czują, że są zaskoczeni, ale z drugiej strony jednak troszkę rozczarowani, bo za bardzo według nich dobrze mówię po polsku i za bardzo znam polską kulturę. Za bardzo rozumiesz polską. Tak, wszystko rozumiem i po prostu nie da się już kręcić.